Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. O tym, że konflikt na Ukrainie jest po prostu dziwny, mówiłem tu na kanale wideoprezentacji od wielu, wielu miesięcy i to niejednokrotnie. Ale teraz zmienia się coś jakościowo o tyle, że mainstreamowi eksperci w mainstreamowych mediach zaczynają zauważać te rzeczy, o których ja mówiłem już wiele miesięcy temu. Na przykład w rozmowie z 22 stycznia 2023 roku z panem generałem Packiem w wirtualnej Polsce pada takie zdanie: na temat wsparcia, jakie Ukraina dostaje od Zachodu, zwłaszcza od Stanów Zjednoczonych. Jest to wsparcie ogromne, ale pozwalające głównie na działania obronne. Nie wierzycie Państwo? Sprawdźcie tytuł tego artykułu na wirtualnej Polsce. Pani Żanety Gotowalskiej nosi nazwę Niepokojące wieści z frontu. To Ukraińcy przekazali generałowi Packowi. I drodzy Państwo, zobaczcie, jak to się ma. Nam tutaj mówią, że Ukraina jest w fantastycznej sytuacji, że Rosja jest bardzo osłabiona i że Ukraina ma przeprowadzić kontratak, który tam całkowicie zmiecie Rosjan z terytorium Ukrainy wyprze ich i Ukraina całkowicie to wygra i nawet zajmie Krym i Jakimś cudem mają to zrobić przy pomocy uzbrojenia, które, jak twierdzi generał Pacek, a jest to naprawdę sensowny facet, nie tylko generał, ale, no, wystarczy posłuchać trochę, co pan generał mówi, jak pan generał mówi, i można się zorientować, że jest to facet, który naprawdę się na tym zna i nie boi się mówić jak jest. To jest ewenement wśród ludzi zapraszanych do mediów głównego nurtu. No i pan generał mówi wprost. Jest to wsparcie ogromne, ale pozwalające głównie na działanie obronne. To jak przy pomocy wsparcia, które pozwala na działanie obronne, zaatakować i odbić. Prawda? No nie da się, drodzy Państwo. Po prostu się nie da. I to prowadzi do takiej mniej więcej konkluzji, jaką tutaj na kanale prezentację podnoszę od kilku miesięcy. Że ten konflikt jest naprawdę bardzo dziwny, że rzeczywistość tego konfliktu do rzeczywistości medialnej, jaką nam się sprzedaje, ma się mniej więcej tak jak wizerunek hamburgera w barze szybkiej obsługi na menu i ten hamburger, który rzeczywiście jest nam sprzedawany dwie zupełnie inne rzeczy. I co najważniejsze, że to wygląda tak, jakby ten konflikt trwał, bo ma trwać. Po prostu, że została podjęta taka decyzja, że ten konflikt ma trwać. Bo ten konflikt można by zakończyć na wiele różnych sposobów, dość szybko. Jedne z tych sposobów byłyby dla Zachodu, dla Europy lepsze, drugie byłyby gorsze. Jedne byłyby, nie daj Boże, lepsze dla Rosji, drugie byłyby gorsze dla Rosji, ale można to zrobić. Zachód, Stany Zjednoczone, jeśli nie oszukują nas całkowicie, to przecież mogłyby, Wysłać na Ukrainę takie uzbrojenie, które pozwoli na kontratak i zakończenie tego konfliktu, pomyśl Ukrainie, lub wysłać takie uzbrojenie na Ukrainę, które no, zasadniczo skończyłoby ten konflikt bardzo szybko. Mówiąc krótko, można by wysłać na Ukrainę tyle sprzętu, które sprawi, że Ukraina ten konflikt wygra, a z jakiegoś powodu i to widać bardzo mocno również na podstawie tego, co się mówi w mainstreamowych mediach. Wysyła się tyle tego uzbrojenia, żeby utrzymać takie status quo. Rosja dołoży, to Zachód dołoży. Rosja dołoży, to Zachód dołoży. Nie? I cały czas utrzymywany jest taki balans, że ani Ukrainie nie pozwoli się przegrać, ani Ukrainie nie pozwoli się wygrać. Cały czas ten konflikt trwa, trwa i trwa. I pytanie, po co? A może dlatego, że na tym się zarabia. I tu przywołam sam tytuł z artykułu też z Wirtualnej Polski pana Sławka Zagórskiego. Drodzy Państwo, jeszcze z lipca, 7 lipca 2022 roku, czyli to jest pół roku temu. Tytuł artykułu: Miliardy na wojnę w Ukrainie. Jeden kraj wzbogacił się najbardziej. Tak, drodzy Państwo. Na wojnie na Ukrainie. Niektóre kraje się wzbogacają, w tym jeden kraj wzbogadził się najbardziej. Na tej wojnie niektóre kraje zarabiają pieniądze. No, wiecie, jak jest takie stare przysłowie. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Czy może tak być, że na tym konflikcie cała masa krajów, a co za ty, ale również instytucji, korporacji. Załatwia swoje interesy i trwanie tego konfliktu jest korzystne dla wystarczającej liczby stron, żeby ten konflikt trwał dalej, i że po prostu, tak jak w tytule tego vloga, ten konflikt trwa, bo ma trwać i będzie trwał tak długo, aż wystarczająco wiele stron nie zdecyduje, że już im to nie pasuje. Co jest straszne i tragiczne, bo poza Stronami, które zyskują na tym konflikcie, są strony, które ewidentnie na tym konflikcie tracą. I jedną ze stron, które ewidentnie na tym konflikcie traci, jest Polska. Bo ten konflikt odbywa się w dużej mierze na koszt Polaków, nas, ale także kraju, jakim jest Polska. Polska na tym traci, my Polacy na tym tracimy. Nie tyle na szczęście, co Ukraińcy, bo Ukraińcy tracą tam życie, Ukraińcy tracą tam zdrowie. Ukraińcy stoją przed pioruńskim problemem, takim jak na przykład rozłąka z rodzinami. Wielu Ukraińców, sensownie, wysłało swoje żony i dzieci na zachód. Ja też bym swoją żonę i dziecko wysłał na zachód, gdyby niestety coś się w Polsce działo, i walczą na froncie. Drodzy Państwo, ten konflikt za chwilkę będzie trwał już rok. Jak myślicie? Jaki to będzie. Powiedzmy, że potrwa jeszcze drugi rok, trzeci rok. Że jakieś dziecko w wieku trzech lat ostatni raz widziało tatusia i nie będzie widzieć tatusia trzy lata. Czyli widziało tatusia jak miało trzy lata, teraz będzie widziało tatusia jak będzie miało sześć lat. Rozłąka, problemy psychiczne dzieci, życie w strachu, konieczność. Ucieczki ze swoich domów, zniszczony kraj. Ukraina jest krajem rozwalonym. Taka jest niestety prawda. Bardzo dużo budynków, infrastruktury krytycznej, prąd. No, trochę znajomych na Ukrainie. Tam już w wielu miejscach nie mówi się, kiedy nie będzie prądu. Tam w wielu miejscach się mówi, kiedy będzie prąd, żeby zaplanować pewne działania na te kilka godzin, co prąd będzie. Normą w wielu miejscach już jest to, że tego prądu nie będzie. To też tak a propos dla tych wszystkich gieroi, tutaj ja to ich nazywam wojownicy Twittera, co tak mówią i wych, wy, wy, wymachują wirtualną szabelką do Rosji, że o, my tutaj Ruskim pogodzimy kota. Drodzy Państwo, jak Polska wejdzie w konflikt z Rosją, to skończy jak Ukraina. Będzie zdemolowanym, zniszczonym krajem. To na nas będą spadać rakiety, my Polacy będziemy ginąć w tej wojnie. Żaden człowiek, który nie jest zbrodniarzem, nie powinien w ogóle rozważać możliwości dołączenia Polski do tego konfliktu. Ja tak osobiście uważam. Ale jestem też przekonany, że te gieroje, y, y, Twittera, Facebooka, Wykopa i innych rzeczy, jak przyjdzie co do czego, to uciekną na, na zachód, a zostaną patrioci. Zupełnie tak jak na Ukrainie, co jest najbardziej przerażające. Z jednej strony jest pełno młod y, rozwydrzonej młodzieży która, ukraińskiej, która pije sobie w Polsce aperola, a z drugiej strony y, patrioci ukraińscy giną na froncie. No, część z nich to banderowcy. Tym akurat nie współczuję, no, ale to już jest inna, drodzy Państwo, kwestia. I teraz tak Polska na tym traci. Tracimy kupę pieniędzy. Ukraina traci patriotów swoich: traci życie, traci zdrowie, traci budynki. Być może straci też. Na tym bardzo mocno gospodarczo, bo nie mam wrażenia, nie mam wątpliwości, że jak Ukraina będzie odbudowywana, bo sądzę, że będzie odbudowywana, że nie zostanie całkowicie podbita przez Rosję, tylko że rzeczywiście będzie odbudowywana, to nie mam wątpliwości, że ta odbudowa Ukrainy będzie się wiązała z pewnym przewłaszczeniem, że Ukraina będzie piękna, odbudowana. Tylko niekoniecznie będzie, będą Inf infrastruktura, obiekty, które tam będą się znajdowały, będą właścicielami jej Ukraińcy. Trochę tak jak w stosunku do Polski powiedział pan Mateusz Morawiecki. I to mówił wiele lat temu, że problemem Polski jest to, że Polska zasadniczo należy do kogoś z zagranicy. I nie, ma, nie wydaje mi się, żeby pan Morawiecki miał tutaj na myśli jakieś. Teorie, inne tego typu rzeczy, że jakieś takie szedł w jakieś takie kwestie, typu, że Polska to jest firma zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych. Swoją drogą już kilka lat temu robiłem na ten temat film, teraz już teraz to przeciekło do e, szerzej, teraz się dużo o tym mówi w internecie, a już kilka lat temu zwróciłem uwagę w jednym ze swoich vlogów, że rzeczywiście Polska jest zarejestrowana jako firma w Stanach Zjednoczonych i tłumaczyłem dokładnie, jak to jest. E... Ciekawostka. To oczywiście jest związane z tym, żeby tam zadłużać Polskę i tak dalej, i tak dalej. To nie są żadne teorie. To, że jest, to jest, drodzy Państwo, fakt. Natomiast, moim zdaniem, ma to ewidentny związek z czymś innym, że środki produkcji, firmy, infrastruktura i wiele innych rzeczy w Polsce, no, należą do kogoś z zagranicy. I podobnie może być, podobnie może być w przypadku Ukrainy. Także Ukraina na tym straci kupę pieniędzy. I Teraz sobie uświadommy to, że o ile Polska traci, Ukraina traci, to ktoś na tym zarabia. I nazwijmy po imieniu tych, którzy na tym zarabiają. Kto przede wszystkim zarabia na wojnie na Ukrainie? Korporacje. Bardzo różne, liczne korporacje, począwszy od korporacji, które dostarczają jedzenie. Ostatnio wybuchł skandal na Ukrainie, że jedzenie dla żołnierzy kupowano dwa czy trzy razy drożej niż miało normalną cenę detaliczną. Ktoś na tym wziął kupę pieniędzy, ale przede wszystkim zarabia na tym zbrojeniówka. Przez ostatnie dwa lata widzieliśmy, jak silnym lobby jest lobby koncernów farmaceutycznych, które były w stanie owinąć sobie wokół palca media, rządy, żeby zarabiać gigantyczne pieniądze. To zdajmy sobie sprawę, że siła lobby zbrojeniowego jest dużo większa niż siła lobby farmaceutycznego. I tam jest dużo więcej pieniędzy do zarobienia, czyli więcej pieniędzy do zarobienia, czyli większa motywacja, a siła pozwala jeszcze bardziej owijać sobie wokół palca, zarówno polityków, jak i media. Czyli, mając świadomość tego, co było przez ostatnie dwa lata w związku z koncernami farmaceutycznymi, estymujmy sobie, co się w tym momencie może dziać, jeśli chodzi o korporacje zbrojeniowe, a te kupę pieniędzy. Zarabiają, i tutaj będzie fragment z, z vloga sprzed pół roku, kiedy to oczywiście wszystkie. Także w związku z tym, tam się wtedy dopiero zaczynały żniwa tych koncernów zbrojeniowych, tam się dopiero zaczynało y, zarabianie przez nich gigantycznych pieniędzy. Y, teraz, no, ewidentnie tutaj będziemy, y, te, te, tego będzie dużo, dużo więcej, nie? Ale już wtedy, drodzy państwo, wtedy w lipcu to była kupa hajsu i sobie to uświadommy. To jest artykuł pana Sławka Zagórskiego z Wirtualnej Polski z 17 lipca 2022 roku pod tytułem Miliardy na wojnę w Ukrainie. Jeden kraj wzbogacił się najbardziej. I tutaj sobie czytamy tak. To i ta od na początku wymienia ile kraje, ile tam przeznaczyły na ten konflikt na Ukrainie. I dalej mówi tak. To dopiero początek, ponieważ Kongres Stanów Zjednoczonych zapowiedział pakiet wydatków o wartości 9 miliardów w celu uzupełnienia y, dotychczas y, wysłanych dostaw. Dlatego właśnie amerykańskie firmy są największym beneficjentem wojn, wojny w Ukrainie. Jeszcze raz to przeczytam. <kluw> 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 Przepraszam, jeszcze raz to przeczytajmy. Dlatego amerykańskie firmy są największym beneficjentem wojny w Ukrainie. Dotarło to do Państwa. Przepraszam. Przeczytajmy to. Uświadommy, zaraz to przeczytamy do końca, ale uświadommy sobie, drodzy Państwo, że w Stanach Zjednoczonych firmy de facto decydują, kto będzie rządził Stanami Zjednoczonymi. W Stanach Zjednoczonych jest coś takiego jak fundraising, zbieranie wydatków na kampanie polityczne i załatwianie sobie kasy na działalność, to jest duża część działalności prawie każdego polityka. I w Stanach tak się mówi wprost, i to już oficjalnie w mediach głównego nurtu amerykańskiego się mówi, że na podstawie tego, kto wygrał zbieranie pieniędzy, czyli kto zebrał jak najwięcej pieniędzy na kampanię, ten wygra wybory. I to no nawet nie tylko dlatego, że kto ma więcej pieniędzy na wybory, ten zrobi lepszą kampanię, a lepsza kampania przekona więcej ludzi. Ale to jest taki swoisty plebiscyt, bo pieniądze, Ameryka pieniądze w Stanach Zjednoczonych dają głównie nie ludzie, tylko korporacje. I ten, kto zbierze więcej pieniędzy, dlatego, dlatego stawia więcej korporacji. I dlatego zwykle on wygrywa wybory. Bo. Bo te korporacje zanim dadzą pieniądze, sprawdzają, jakie jest ich zdaniem prawdopodobieństwo, że dany człowiek wygra. A dlaczego te korporacje w ogóle dają pieniądze? To często są gigantyczne kwoty. A no dlatego, żeby potem pójść do takiego polityka, na przykład prezydenta Stanów Zjednoczonych, i powiedzieć, panie prezydencie, my tutaj daliśmy tyle i tyle pieniędzy, nam się krzywda dzieje. Niedobre Polaki chcą wprowadzić podatek od firm. Z naszego sektora i będziemy źle z tego mieli. Proszę, żeby rząd zadbał o interesy amerykańskiej firmy. I rząd dbał o interesy amerykańskiej firmy. Tak to się dzieje. Lobbying, wywieranie nacisku przy pomocy pieniędzy. Także jak amerykańskie firmy, jeszcze raz przeczytam, amerykańskie firmy są największym beneficjentem wojny w Ukrainie. Jak te firmy chcą, jak te firmy są największym beneficjentem tego konfliktu, to ten konflikt im się opłaca. I te firmy są w stanie wywrzeć skuteczny nacisk na rząd Stanów Zjednoczonych, żeby ten konflikt trwał. Amerykańskim firmom nie opłaca się zakończyć tego konfliktu, amerykańskim firmom opłaca się, żeby ten konflikt trwał, bo na tym zarabiają pieniądze. I dziwnym trafem rząd Stanów Zjednoczonych wysyła na Ukrainę dokładnie tyle uzbrojenia, żeby ten konflikt trwał. Gdyby wysyłał mniej, ten konflikt by się skończył, bo by Rosja wygrała. Co oczywiście byłoby złe, bo my nie chcemy, żeby Rosja wygrała i zajęła Ukrainę. Natomiast jakby wygrywał więcej, to Ukraina miałaby szansę ten konflikt wygrać, w tym sensie zakończyć go poprzez wyparcie Rosji i to by było dobre dla Polski. Oczywiście pomijając kwestię banderyzmu, no miejmy nadzieję, że. Ten banderys by się rozlał jakoś jak najmniej potem, tak? Ale wiadomo o co chodzi: że, ym, że mógłby się ten konflikt Że ten konflikt mógłby się skończyć. Natomiast Stany Zjednoczone tak to rozgrywają, żeby ten konflikt się tlił, 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 tlił. tlił. A ich firmy, yy, które de facto decydują o tym, kto będzie politykiem, zarabiają na tym kupe Force. Ciekawostka, nie. Leci... Przeczytajmy dalej ten artykuł. W czołówce znajdują się tych koncernów, które zarabiają kupę forsy na to. W czołówce yy, znajdują się yy, Raytheon Helon i Lockheed Martin, które produkują m.in. przeciwpancerne systemy rakietowe Javelin. Na wschód trafiło około 8000 rakiet w cenie, uwaga, 78 tysięcy dolarów za sztukę. Sama wyrzutnia wielokrotnego użytku to kolejne 100 tysięcy. Przedłóżmy sobie takie szybkie mnożenie, same rakiety, nie? 78 tysięcy e, razy 8 tysięcy. To jest bagatela. E, 624 miliony dolarów. A do tego jeszcze dochodzą wyrzutnie. Przypominam, że to są dane na lipiec. Teraz pewnie za same javeliny już dobrze ponad miliard dolków poszedł. To są pieniądze, które no, będą zarobione przez to korporacje zbrojeniowe. Lockheed Martin produkuje samobieżne zestawy rakietowe M142 HIMARS i M270 MLRS, które obecnie zbierają laury w Donbasie. Ukraina otrzymała także 50 milionów, szt <coughs> milionów sztuk amunicji od pistoletowej po artyleryjską. Na czym prawdopodobnie skorzysta Olin, największa, największy dostawca amunicji dla amerykańskiej armii. Europejska potęga, bo europejskie koncerny zbrojowe też na tym zarabiają. Spośród europejskich koncernów najwięcej sprzętu pochodzi z brytyjskiej fabryki BAE Systems i francuskiej Thales. BAE Systems wyprodukowała niemal pół miliona pocisków, które Ukrainę które Ukrainę wysłali Brytyjczycy, chyba Ukrainie wysłali Brytyjczycy. Również brytyjskie są 108 Haubitz M77 kalibru 155 mm oraz przeciwpancerne pociski kierowane Milan II, produkowane w ramach spółki z Airbusem i Leonardo. Z kolei francuski TALS produkuje pociski przeciwlotnicze Starstreak, i jednorazowe wyrzutnie pocisków przeciwpancernych Enlav, które yy, buduje wraz ze szwedzkim Basem. Tych na Ukrainę trafiło ponad 5000 sztuk. Po wybuchu wojny firmy zbrojeniowe zaobserwowały spory wzrost cen akcji. Kurs akcji Thalesa Tal od początku wojny wzrósł 8, o 35%, a Base System o 32. Przypominam, że to są dane na lipiec. Teraz to pewnie jest dużo, dużo wyżej. Lockheed Martin odnotował wzrost o 14%, a Vero Vironment produkująca amunicję krążącą Raven i Switchblade aż o 63%. Ech. Zysk firm zbrojeniowych, zyski firm zbrojeniowych będą rosły, ponieważ rządy muszą zastąpić przekazany sprzęt nowym. Zwłaszcza, że większość europejskich członków NATO zapowiedziała, że zwiększy swoje wydatki zbrojeniowe. To dobra wiadomość dla producentów zbroi. Niemiecki Rain Metal to ci, którzy robią leopardy, produkujące m.in. czołgi Leopard i samobieżne haubice. PZH 2000 spodziewa się wzrostu sprzedaży o nawet 25% w ciągu najbliższych dwóch lat. Cieszyć się może również Lockheed Martin. Pod wpływem wojny Niemcy zapowiedziały, że kupią 35 myśliwców F35, a Polska 500 systemów HIMARS. A propos tych systemów HIMARS, to taka ciekawostka. Pan, yy, Zdaje się, że do tej pory nie wyprodukowano jeszcze 500 systemów HIMARS, że nawet amerykańskie wojsko nie ma aż 500 HIMARSów. To tak a propos tego, że jakie tam mają rozmach zakupowy za nasze pieniądze yy, pisowcy. No wiadomo, nie oni będą musieli na tym zarabiać, yy, nie, będą on, nie oni będą musieli na to wszystko pracować. Zar ale, drodzy państwo, zarobić mogą też polskie firmy. <słuch> pod warunkiem, że otrzymają wsparcie ze strony rządu. Na to raczej nie mogą liczyć. Wizerunek Polskiej Grupy Zbrojeniowej podważają sami rządzący, którzy jednego dnia chwalą się, że Ukraina zamówiła ponad 50 sztuk krabów, a kolejnego minister Błaszczak ogłasza, że Polska kupi haubice w Korei Południowej. Wizerunkowo nie wygląda to najlepiej i nie jest to jedyny przypadek. No właśnie, drodzy państwo... Tak, ale to tak, a propos tego, że Zbrojniówka na tym zarabia, wiele innych korporacji, które nie oszukujmy się. W świecie Zachodu mają taką e, siłę, taką potęgę, że no, tutaj one bardzo mocno decydują o wielu sprawach, e, zarabiają, ale również kraje na tym zyskują. Tak jak traci na tym Ukraina, traci na tym Polska, e, tak wiele krajów jest bardzo do przodu. I tutaj kto na tym zyskuje? No, zyskują na tym Chiny. Zapomina się, że w tej całej układance geopolitycznej Chiny są pioruńsko ważne. Chiny przygotowują się do przejęcia roli światowego mocarstwa number one i próbują ją zrzucić z tego światowego mocarstwa Stany Zjednoczone. Oni już to wprost mówią. Chiny mają bardzo duży przemysł, Oparty nie tylko na ukradzionej, skopiowanej z zachodu technologii, ale również na technologii, która została ulepszona. Ta technologia ukradziona, skopiowana z zachodu została dopracowana, rozwinięta. Dzieje się to, tak jak zapowiadałem, wiele, wiele lat temu, podobnie jak z Japonią. Japonia też zaczynała od takiego prostego kopiowania technologii. Technologii zachodnich, potem przeszła do miniaturyzacji, na przykład chińskie radyjka po prostu były mniejsze, a przez to lepsze od zachodnich, aż w końcu zaczęła robić swoje własne wersje. Początkowo to było gorsze, potem stało się lepsze i Japonia nagle stała się potęgą. Tyle tylko, że Japonia jest krajem nieporównywalnie mniejszym i mniej ludnym od Chińczyków, więc Chin, więc to była dużo mniej, więc to był. E, jakby dużo mniejszy problem dla świata. Chińczycy w tym momencie mają moce produkcyjne, mają technologie, które w wielu miejscach wyprzedzają technologie zachodnie, mają społeczeństwo, któremu się chce pracować, w przeciwieństwie do społeczeństwa zachodniego, które jest już bardzo rozleniwione, no i przede wszystkim jest ich bardzo dużo. I Chińczycy będą starać się zawojować świat. Zawojować no, po prostu świat, zdobyć hegemona dzięki towarom i pożyczkom na te towary. Chińczycy działają mniej więcej na tej, na tej zasadzie. Przychodzą i mówią: Panie, zobacz, tu, tu jest to, tu jest to, tu jest to, kup sobie. A nie masz za co, te ci pożyczę. I w ten sposób podporządkowały sobie prawie całą Afrykę, i w ten sposób też dość mocno podporządkowują sobie Europę. Tak. Wiecie na przykład, dlaczego w Europie brakuje leków? No, że od jakiegoś czasu, co jakiś czas słyszymy, że brakuje leków, prawda? Skąd, dlaczego brakuje? A to dlatego, że pazerne zachodnie koncerny farmaceutyczne wyrzuciły produkcję tego, co najbardziej pracochłonne, czyli substancji czynnych, do Chin. I Chińczycy co jakiś czas nam przypominają, jak jesteśmy od nich uzależnieni, po prostu wstrzymując dostawy. I potem są problemy, problemy z dostawami tutaj u nas w Europie. Proste, proste. Przy czym, żeby opierać się na, na produkcji, to trzeba mieć surowce. I tu pojawiają się Chiny, które chętnie podporządkują sobie Rosję. Bo Rosja jest wielka, ma kupę surowców, za to ma bardzo mało ludzi. Jest krajem idealnie uzupełniającym Chiny. Tylko że Rosja była do tej pory tak trochę skierowana w stronę Europy. No teraz nie może być. Teraz siłą rzeczy jest kierowana w stronę Hidy. Hidy zaczynają uzależniać Rosję od siebie. Nie chce Europa ich gazu? To zaczynają być gazociągi w stronę Hidy. Nie chce Europa? E, nie chce Europa e, innych surowców z Rosji? Rosja je. Sprzedaje do Chin, do Indii na wschód. Nie chce Europa yy, dostarczać technologii Rosji. Super, Chiny dostarczą. Chiny przejmują Rosję. Rosja staje się częścią można powiedzieć bloku chińskiego. Staje się elementem, takim wasalem Chin. I to jest dla Chin ewidentnie dobre. China nad, Chiny na tym zyskują. Dodatkowo mają z tego tanie surowce, mają z tego miejsce, mają z tego możliwość zbudowania koalicji antydolar. A obalenie dolara jest sposobem Chin na zbudowanie, na po prostu rzucenie wyzwania narzucenie wyzwania Stanom Zjednoczonym i obalenia ich hegemonii. Bo Chiny chcą obalić Stany Zjednoczone od strony gospodarki, od strony ekonomii, od strony pieniędzy. Tyle. Chinom się to opłaca. Opłaca się to również Rosji. Dlaczego? Bo jest eksporterem surowców. Bardzo dużo mówi się w mainstreamie, że Rosja musi sprzedawać swoje surowce z dyskontem, z rabatem Ponieważ inaczej nie jest w stanie z tego sprzedać. I to jest fakt. Zapomina się tylko powiedzieć, że ceny surowców zostały tak pioruńsko wywindowane, że nawet po zastosowaniu tego rabatu, i tak Rosja sprzedaje swoje surowce drożej niż wcześniej. O Rosji ten konflikt się więc opłaca, bo w momencie, w którym ten konflikt się skończy, to ceny surowców spadną. Nawet jak świat im w cudzysłowie wybaczy, i nie będą już musieli dawać dyskonta, no to słuchajcie, przykładowo, co ci się bardziej opłaca? Sprzedawać swój towar po 40, czy sprzedawać swój towar z dyskontem 20% od ceny 100? Jak sprzedajesz po 40, to zarabiasz 40. Jak cena jest 100, dajesz od tego dyskont, rabat 20%, to sprzedajesz po 80. I co z tego, że dałeś dyskont? I tak sprzedajesz dwa razy więcej. Znaczy za dwa razy wyższą cenę. No Rosji się opłaca, bo jako eksporter surowców zarabia na tym konflikcie. Dalej. Straty Rosji gospodarcze są bardzo mocno przewartościowane. Na przykład, nam się bardzo mocno mówiło o tym, jak to firmy zachodnie uciekają z Ukrainy, yy, uciekają no, z Rosji. Właśnie z Ukrainy. Yy, 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 z Ukrainy nam się nie mówi. Yy, Natomiast no, z siłą rzeczy tam pouciekały. Są nie tylko zachodnie firmy, nawet ukraińskie firmy pouciekały z Ukrainy w pewnej części do, do Polski. To jest akurat dla Polski dobra informacja. Ech. Natomiast, natomiast yy, z Rosji uciekło tylko około 10% firm. Około, około 90% zachodnich firm nadal, nadal jest obecnych na, w Rosji. 90. Z tych 10, które nie jest, częściowo tak wyszły z Ukrainy, e, przepraszam, częściowo tak wyszły z Rosji, że należałoby się zastanowić, czy to jest dla Rosji korzystne, czy to jest dla Rosji, niekorzy czy to jest dla Rosji niekorzystne. No, wyszedł McDonald. No i co to oznacza dla typowego Rosjanina? Że nadal może jeść produkty z McDonalda, tylko teraz się inaczej nazywają. Wiecie, ja nie jestem jakby... Mm, tym. Nie jestem fanem burgerów tej marki. Wolę takie bardziej, Dzisiaj teraz jest takie modne słowo craftowe. Natomiast, no kurczę, no, no, no. Czy burger, który jest pod inną nazwą, w innym opakowaniu, no to to, to jest inny burger, czy ten sam burger? W tym samym lokalu, no. Do no McDonald's wyszedł z Rosji, no ale wszystko inne zostało. Podwykonawcy zostali, lokale zostały, pracownicy zostali. Rosjanie się nie przejmują prawami autorskimi. Tak samo Coca-Cola Coca wyszła. No, wyszła. Teraz jest podobny napój w innym, w innym opakowaniu. No. Czy to jest inny napój, czy ten sam napój, to już jest kwestia prawna, że się tak wyrażę. Natomiast dla typowego Rosjanina jest taniej. Bo no tyle. Czyli Rosja też na tym zyskuje. Zyskują na tym Amerykanie. Dlaczego zyskują na tym Amerykanie? O no, chociażby dlatego, że zyskują na tym amerykańskie korporacje co już zostało powiedziane ale również dlatego, że Amerykanie jako kraj zarabiają na wysokich cenach surowców. Po prostu. Do tego jeszcze Amerykanie zarabiają na wypieraniu Rosji z rynków europejskich. Tam i to, Amerykanie od dawna chcieli wyprzeć Rosję z rynków europejskich. Chcieli na przykład dostarczać dab gaz. Teraz dostarczają. Proste, proste. Zarabiają na tym masę kasy. Jakiś czas temu prezydent yy, Francji pan Emmanuel Macron zwrócił uwagę, że bodajże gaz na rynek amerykański jest sprzedawany przez te amerykańskie korporacje cztery razy taniej niż na rynek, Polski, yy, niż na rynek europejski no to zarabiają i to zarabiają bardzo dużo. Tak? Do tego jeszcze zwiększają swoją obecność w Europie. Europa no nie stworzy dla, dla Stanów Zjednoczonych jakiejś realnej konkurencji w tym momencie, bo jesteśmy coraz bardziej względem, względem Stanów Zjednoczonych zależni. Więc Stany Zjednoczone zarabiają na tym kupę forsy, zyskują to na tym traci? Ukraina, to już było mówione, Polska, bo to się odbywa w dużej części na nasz koszt. Europa jako taka, bo nie mamy dostępu do tanich surowców, e, musimy wydawać kupę pieniędzy na uzbrojenie i tak dalej. Lepiej by było nie mieć wroga u swoich granic, nie musieć się zbroić na wypadek, gdyby ten wróg nas zaatakował, tylko być zaprzyjaźnionym, tak? No tak. Te pieniądze, które zarabiają koncerny zbrojeniowe, o których mowa była na początku, w dużej mierze zarabiają kosztem europejskiego podatnika. Tylko tyle. I aż tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia. Oby ten konflikt się jak najszybciej skończył. Oczywiście ja bym chciał, żeby ten konflikt przede wszystkim skończył się korzystnie dla Polski. Tak. Co w dużej mierze pokrywa się skorzystnie dla Ukrainy. No ale im dłużej on będzie trwał, tym więcej będzie kosztował, w tym nas, i jest większe prawdopodobieństwo, że się rozleje. Także byłoby naprawdę super, jakby to się wreszcie skończyło. Tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia i pa.